Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Na konferencji prasowej przed meczem Ruchu z ŁKS-em Łódź. Meczem rundy, meczem hitem wiosny, szlagierem, czy zwykłym meczem o kolejne ligowe punkty, to o tym zaraz powiedzą ten Jarosław Skrobacz i zawodnicy Ruchu Konrad Kasolik i Tomasz Wójtowicz. Nie przedłużając, od razu poproszę o pytania. Maciej Gregorczyk, Katowicki Sport. No to pamiętam, że jakie nastawienie w zespole, w szatni trenerów przed tym meczem, jakiego meczu się z ŁKS-em tak w skrócie spodziewacie? Na pewno trudnego, bo to wiemy doskonale o tym, że w tej lidze rzeczywiście łatwych spotkań nie ma i nikt się chyba nie spodziewa, że z ŁKS-em takie będzie, więc spodziewamy się na pewno dużego zaangażowania z jednej i z drugiej strony. Myślę, że obydwa zespoły będą grały o całą pulę. Niemniej to ŁKS troszeczkę jest w takiej lepszej sytuacji, no wygrali z nami u siebie. No cóż, my na pewno w tym spotkaniu, do tego spotkania musimy podejść z takim, na najwyższym takim pułapie determinacji, podejścia takiego mentalnego, no bo gramy jakby nie było z liderem, z drużyną, która naprawdę tam na tym miejscu jest zasłużenie i tak jak mówimy już sobie wielokrotnie, to na pewno będzie bardzo trudne zadanie dla nas, ale na pewno realne do osiągnięcia i do zdobycia są tutaj te trzy punkty. Myślę, że stać nas na to i musimy z taką wiarą na to boisko wyjść. Nasłuchujecie wieści o Murawie? Jak tam w Gliwicach? Wpływ mamy mały albo żaden nawet, także nie ma co, no przyjdziemy i wiemy, znamy już to boisko, wiemy jak będzie, także my zaskoczeni nie będziemy. Sytuacja kadrowa, pamiętasz, jak mocno ten uraz Feliksa komplikuje wam działania i co z Sadlokiem, czy już wrócił, czy już jest w pełni? No każda strata każdego zawodnika to zawsze jakieś przemyślenia, to zawsze ubytek w zespole, niemniej też kolejny raz to powtarzamy, to szansa dla kogoś następnego w kolejce i tych w kolejce kilku mamy w naszym zespole i muszą cierpliwie czekać, więc myślę, że tutaj ta szansa otwiera się dla kogoś, który był troszeczkę dalej od tej gry. Maciek Sadlok wrócił, jest już na 100%, także normalnie go bierzemy pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej. Jacek Sroka, Dziennik Zachodni. Można powiedzieć, trzeci mecz w Gliwicach wiosną, że już trochę się zadomowiliście na Stadionie Piasta? Tak, myślę, że to pierwsze spotkanie to było dla nas takie rzeczywiście, gdzieś tam trzeba było poznawać to wszystko, teraz już na pewno jest nam z każdym meczem coraz łatwiej. Może do obu zawodników tak was ożywimy. 13 punktów w 5 meczach. Nie jest trochę tak, że Ruch, wiadomo, że trzeba wierzyć w siebie, mierzyć wysoko, ale czy wy tak pozytywnie nie zaskakujecie trochę samych siebie jako zespół w tej rundzie? Czy spodziewaliście się, że to może aż tak dobrze wyglądać, że możecie punktować no, na poziomie ścisłego topu tej ligi dalej? To może ja zacznę. Czy jesteśmy zaskoczeni? Myślę, że nie, bo wiemy, że mamy mocną drużynę, dużo wzmocnień w zimę, dobrze przepracowany okres przygotowawczy i byliśmy świadomi tego, że jeśli będziemy na właściwym poziomie podchodzić do każdego meczu, to jesteśmy w stanie wygrać z każdym. Udało się praktycznie we wszystkich meczach, tylko z Górnikiem remis. Dalej jesteśmy bez porażki i mamy nadzieję tą serię jak najdłużej podtrzymać i będziemy robić na boisku wszystko, żeby do tego doszło. No tylko może tak cię zapytam o obronę, bo trochę tych zmian jest, prawda? Raz ty nie grałeś, raz Szur jest na ławce, Paweł Baranowski szybko wskoczył. Jakikolwiek wpływ to ma na ciebie, obok kogo grasz, że to widać, że nie wpływa w żaden sposób na jakąś taką waszą no, stabilność, że dalej tych bramek mało tracicie, mimo że tych roszad trochę jest w tej trójce stoperów. No, wiadomo, no tak, ale mamy szeroką kadrę. Jeden wypada zawodnik, następny wskakuje. I właśnie tu dziś poprzez treningi się rozumiemy i jak skakuje następny zawodnik,
Wiem, jak mu pomóc i wymiany są 1-1 i to przynosi korzyść, że właśnie mniej bramek tracimy. Prawie, że no w ogóle na ten moment i oby tak jak najdalej. A to ja jeszcze zapytam chłopaków o to, jak się czują na stadionie w Gliwicach. Teraz będzie najwięcej ludzi wiosną, bo wszystkie bilety się sprzedały. Jak ten doping wy z Murawy odbieracie na stadionie w Piasta? No już w poprzednim meczu był komplet i no, jest niesamowite wsparcie. Ten doping kibiców no, niosą nas, niosą do ostatnich minut. I no, teraz będzie podobnie, no, liczymy na ich wsparcie, no i mamy nadzieję, że ich nie zawiedziemy. To, że ŁKS przegrał w Niepołomicach ze Stalą Rzeszów, wygrał 1-0, niektórzy mówią, że w trochę kontrowersyjnych okolicznościach, to jest coś, co, nie wiem, tak wam się z tyłu głowy zapala myśl, że oni może nie są w tym momencie w najwyższej dyspozycji, jak pan teraz to ocenia? No biorąc pod uwagę te dwa ostatnie spotkania, no to rzeczywiście ktoś tam może takie wnioski wyciągnąć, ale ja cały czas przypominam, w Niepołomicach bardzo ciężko o punkty i przekonały się o tym już praktycznie wszystkie drużyny w tej lidze, bo naprawdę tam jest ten teren wyjątkowo trudny i przede wszystkim jeszcze Puszcza, która rzeczywiście jako zespół gra bardzo dobrze w tym sezonie i nie mogą dziwić porażki tam na przykład ŁKS-u, także to na pewno nie może być jakimś dużym zaskoczeniem. Ostatnie ich spotkanie ze Stalą Rzeszów, no rzeczywiście Stal zagrała dobre spotkanie. Gdybyśmy to mieli tak oceniać, jak nie wiem, jako zwykły obserwator tego spotkania, jako kibic, no to na pewno ktoś by mógł mieć zastrzeżenia do tych sytuacji, które miały miejsce tam w końcówce. Na pewno Stal nie odstawała od zespołu ŁKS-u momentami, naprawdę wyglądało to bardzo dobrze i Stal zagrała naprawdę fajny mecz. No ale co, no gra się do końca, wykorzystała ŁKS moment dekoncentracji, moment słabości i zgarnęli 3 punkty. No to też jest rzecz, którą trzeba podziwiać, myślę. I tak jak już mówiliśmy wcześniej, czy ja wiem, czy to jest jakiś tam spadek formy, no zobaczymy. No. Jeśli ten spadek formy jest, a zdobywa się punkty, no to jest i tak bardzo, bardzo dobrze. Patrząc na statystyki, na nawet liczby straconych bramek, to będzie spotkanie najlepszych defensyw, bo ŁKS i Ruch to są te dwa zespoły, co najmniej straciły. ŁKS najwięcej strzelił, Ruch z kolei, tak gdzieś policzyłem, pod względem zdobytych bramek jest na 10. miejscu, powiedzmy. Czyli można powiedzieć, że Was definiuje mocniej defensywa, a ŁKS co mocniej definiuje? Co tu jest mocniejsze, tak w Pana oczach, ten ich atak czy obrona? No, bo liczby pokazują, że i to mają dziś najlepsze w lidze. ŁKS ma dużo jakości, bo kilku zawodników, już tu nie będziemy wymieniać, bo to przecież znamy i powtarzamy sobie te nazwiska cały czas, ale kilku zawodników spokojnie mogłoby kandydować do w każdej praktycznie kolejce do zawodnika runy, jakiejś zawodnika tej kolejki. I bramki strzelane przez nich, sporo też po stałych fragmentach, więc to świadczy o tym, że ten zespół jest taki konkretny w tych momentach, kiedy trzeba, ale też potrafi być skuteczny, potrafi wykorzystywać te stworzone sytuacje i to jest właśnie, myślę, taka różnica między nimi a nami. My potrzebujemy, może poza spotkaniem w Niepołomicach rzeczywiście, my potrzebujemy sporo sytuacji, żeby tą jedyną bramkę niekiedy strzelić, bo nawet nasz przykład ostatniego spotkania na Chojniczance, gdyby to spotkanie zakończyło się wynikiem 2-3-0 po przerwie, szczególnie mając kilka dogodnych sytuacji, nikt by nie był zdziwiony i nikt by nie mógł mieć pretensji, a tutaj jest tylko jedna jedyna bramka strzelona i wywozimy to zwycięstwo. Oczywiście, że cieszymy się, bo to są 3 punkty, ale to są właśnie te różnice między nami a ŁKS-em, który potrafi być do bólu, wykorzystywać te błędy przeciwnika, tak jak ostatnio właśnie w tym spotkaniu, o którym mówiliśmy ze Stalą Rzeszów, ale to jest olbrzymia jakość piłkarzy, którzy potrafią te sytuacje stwarzać i wykorzystywać je. To była jedyna porażka do zera w tym sezonie Ruchów ligowa z ŁKS-em i coś z tego meczu wy możecie wyciągnąć, co wam pomoże w niedzielę?
Nie, nie wracamy do tego spotkania. Oczywiście, że ja je pamiętam i myślę, że zawodnicy też gdzieś tam w podświadomości to jest. Pamiętam, że ta druga bramka wtedy ustawiła nam to spotkanie. Troszeczkę straciliśmy ją w taki prosty sposób. Też pamiętam, że było kilka okazji na koniec, że można było pokusić się przynajmniej o tą bramkę 2-1, 2-1 i można było do końca jeszcze o ten punkt powalczyć. Nie udało się. Przegraliśmy. Ja to myślę, to tylko taki dodatkowy czynnik, element, który może wpłynąć na to, że będziemy jeszcze bardziej skoncentrowani, zmobilizowani na ten pojedynek. Zawodników zapytam, czy w szatni UKS z UKS-em, ale żyjecie jakoś tematem Stadionu Śląskiego, hitu z Wisłą. Jak się na to zapatrujecie? Chcielibyście takiego meczu? No, na ten moment nie myślimy. No, teraz myślimy wszyscy nad meczem z UKS-em. Nie mamy na to wpływu. No, jak odbędzie się, no, na pewno będzie to niesamowite wydarzenie tutaj. Ale tak jak mówię, nie mamy na to wpływu i nie przejmujemy się teraz tym. No dokładnie. Tutaj wiemy, że to bardziej Góra, zarząd zajmuje się tą kwestią i wiemy, że robią wszystko, żeby do tego doszło. Czy się uda, to wyjdzie w praniu. Jeżeli się uda, to postaramy się zagrać jak najlepszy mecz na Śląskim. Jak nie wyjdzie, to takie same podejście będziemy mieli na stadionie w Gliwicach, więc to akurat się nie zmienia i w szatni takie mamy podejście, że niezależnie gdzie, ważne, żeby dobrze się zaprezentować na boisku. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy za tę konferencję i widzimy się w niedzielę w Gliwicach. Do zobaczenia. Dziękujemy.